Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Tomasza Terlikowskiego Biskup do zadań specjalnych. Biografia biskupa Pawła Chmielicy. Rola Jana Pawła II w upadku komunizmu została dobrze opisana. Znamy również, nie tylko w Polsce, historię błogosławionego Jerzego Popiełuszki, czy... Księdza Franciszka Blachnickiego, ale brak nam głębszej świadomości, co działo się w sąsiednich krajach, jak Kościół był tam prześladowany i jakich bohaterów wydał. Ta książka ma być niewielką próbą nadrobienia tego braku ukazania postaci rzeczywiście fascynującej, bo nie tylko zaangażowanej w historię XX wieku. Nie tylko głęboko wierzącej, nie tylko z życiorysem na miarę scenariusza filmowego, ale także wpisującej się w to, co o historii XX wieku mówiła Matka Boża w Fatimie. Mowa o biskupie Pawle Chnilicy, wyświęconym i na kapłana, i na biskupa w podziemiu, uciekinierze z komunistycznej Czechosłowacji, który później przez lata doradzał kolejnym papieżom, w sprawach Europy Środkowej, ale też zmagał się z komunistyczną infiltracją w Watykanie. Wielu określało go mianem Jamesa Bonda Jana Pawła II, bo papież z Polski miał zlecać mu wykonanie rozmaitych, nie zawsze jawnych zadań, choćby ocenę objawień w Medjugorje. A sam Chnilica chętnie angażował się w zadania na pograniczu szaleństwa. Na przykład, gdy z Innym Księdzem podróżował do Moskwy, by tam w jednej z cerkwi potajemnie celebrować Mszę Świętą, tuż przed tym, jak Jan Paweł II powierzył Rosję i świat niepokalanemu sercu Maryi. Antykomunizm chnilicy, który zarzucali mu już w późnych latach 60. XX wieku, nie tylko czechosłowaccy komuniści, ale i watykańscy dyplomaci i urzędnicy. Wypływał u niego nie tylko z doskonałej znajomości sytuacji za żelazną kurtyną, ale także z głębokiego przemedytowania objawień fatimskich, które, zdaniem słowackiego biskupa, były lekarstwem przekazanym przez Matkę Bożą na wielki kataklizm komunizmu. Uświadamiać sobie tę prawdę zaczął Chnielica po raz pierwszy bodajże w obozach dla internowanych zakonników. To tam, jak wskazuje Jana Moricowa, młody jezuita Hnilica uświadomił sobie, że doszło do wypełnienia się słów Matki Bożej Swatimy, o szerzeniu się błędnej nauki i bezbożnej propagandy rozprzestrzenionej z Rosji do innych państw oraz o prześladowaniu Kościoła. Przy czym do pierwszych ofiar tego prześladowania należeli internowani zakonnicy. Kolejne lata i kolejne spotkania przynosiły coraz mocniejsze zaangażowanie Chnilicy w medytację i zgłębianie objawień fatimskich, a także ich powiązanie z tajemnicą nieprawości, jaką był komunizm. Pius XII w liście apostolskim do ludów Rosji Sacro Vergente Anno, wydanym 7 lipca 1952 roku, jasno wskazywał na ów związek. Bez wątpliwości potępiliśmy i odrzuciliśmy, zgodnie z obowiązkiem naszego urzędu, błędy, których nauczają i które starają się propagować zwolennicy ateistycznego komunizmu na największą szkodę i ruinę obywateli. Podkreślał papież Pius XII i dodawał, że błędy te największą szkodę wyrządzają samym komunistom, stąd tak istotne jest powierzenie ich miłości Matki Bożej. Niech umiłowana matka raczy spojrzeć z dobrocią i miłosierdziem na tych, którzy organizują grupy wojujących ateistów i kierują ich działalnością. Niech napełni ich umysły niebieskim światłem i dzięki Bożej łasce zwróci ich serca ku zbawieniu. Dodawał i poświęcał wszystkie narody Rosji niepokalanemu sercu Maryi. List ten, a także powierzenie Rosji Matce Bożej z pewnością głęboko wpłynęły na uciekiniera z komunistycznego państwa. Nie powinno więc być zaskoczeniem, że Chmielica jeszcze mocniej zaangażował się w głoszenie fatimskiego orędzia. Ślady tego zaangażowania mamy zarówno w spotkaniach z Kiarą Lubicz, jak i w późniejszych kazaniach jezuity. W latach 50. XX wieku, gdy do Fatimy podróżowali fokolaryni Ojciec Paweł Chnielica nie miał paszportu i musiał zostać w Rzymie. Pierwszy raz do tego tak kochanego portugalskiego miasteczka przybył dopiero w 1963 roku, a i wtedy był tam zaledwie kilka dni. Wtedy jeszcze nie poznał ani siostry łucji, ani tamtejszego biskupa, a jedynie odwiedził najważniejsze miejsca związane z objawieniami. Cztery lata później miało się to zmienić, a wszystko za sprawą zaskakującej decyzji Pawła VI. Paweł VI, choć podobnie jak jego poprzednik Jan XXIII, nie zdecydował się ujawnić trzeciej tajemnicy, od samego początku swojego pontyfikatu nawiązywał do Fatimy. Już podczas inauguracji wspomniał o Niepokalanej Maryi, która wzniosła ołtarz w Fatimie, a zaraz potem wysłał do tego sanktuarium pektorał Jana XXIII. Mimo tych wzmianek, nie zdecydował się jednak na postulowane przez część ojców soborowych poświęcenie Rosji najświętszemu sercu Maryi. Zamiast tego wysłał do sanktuarium fatimskiego delegację, która miała w jego imieniu złożyć tam złotą różę. Dwa lata później, zupełnie nieoczekiwanie, bowiem mianował już swojego wysłannika na uroczystości pięćdziesięciolecia objawień, Paweł VI zdecydował się odwiedzić Fatimę osobiście. Gdy tylko dowiedział się o tym biskup Chnilica, natychmiast podjął decyzję, że także musi być w tym czasie w miejscu objawień. Dwa dni przed planowaną pielgrzymką wyleciał z Rzymu do Portugalii. Na miejscu odszukał biskupa Jean Perergie Venacja na terenie Diecezji, którego znajdowała się Fatima. To on opowiedział Chnizy wiele szczegółów o objawieniach, które poznał jako osobisty sekretarz biskupa Alvesa Coreyrada da Silwy, opiekującego się Fatimą od 1920 aż do 1957 roku. Biskup Venasio nie tylko opowiadał, ale i słuchał tego, co do powiedzenia o tajemnicy komunizmu i jej powiązaniu z Fatimą miał jego słowacki gość. Nie słyszałem wcześniej, żeby ktoś tak o tym mówił, umiał powiedzieć chnielicy. Nikt, kto nie zna komunizmu, nie może tak głęboko zrozumieć przesłania Fatimskiego, dodał. Hierarchowie rozmawiali ze sobą także o komunistycznych błędach, które zalewały wówczas świat. Czy tak musiało się stać? Czy gdyby od razu zastosowano lekarstwo, jakie Bóg posłał przez Matkę Bożą w Fatimie, to wszystko wydarzyłoby się? Zastanawiał się Hnilica. Pan Bóg, który dopuścił tę chorobę na świat, wysłał od razu także lekarstwo. Komunizm to choroba, a Fatima to lekarstwo i trzeba było od razu, gdy komunizm był jeszcze w zarodku, zastosować całą terapię, mówił. Trzeba teraz ofiarować Rosję Matce Boże Fatimskiej, podsumował tę rozmowę biskup Venasio, który przypomniał sobie, że gdy w ostatnich latach opiekował się sparaliżowanym już biskupem da Silvą, ten pewnego dnia zaczął gorliwie przekonywać go, że trzeba zabrać dziewicę Maryję do Rosji teraz już wiem. Trzeba poświęcić Rosję niepokalanemu sercu. Oznajmił. Dwa dni później, gdy ojciec święty Paweł VI miał odprawić w Fatimie mszę świętą, biskup Chnilica już na miejscu zobaczył tamtejszych biskupów. Natychmiast ich zapytał, czy istnieje możliwość, by mógł porozmawiać z siostrą Łucją. Jeden z nich odpowiedział, że to nie jego decyzja, ale drugi z uśmiechem wskazał siedzące za nim siostry zakonne, i oznajmił patrz. Ona siedzi za tobą. Któż więc może cię powstrzymać? Słowacki biskup natychmiast przesiadł się do sióstr i zaczął rozmowę. Nie było to proste, bo on sam nie znał hiszpańskiego, a siostra łucja nie znała Włoskiego, ale jakoś się porozumiewali. Co dla siostry było najbardziej niezwykłym przeżyciem? Czy ten moment, gdy objawiła się siostrze Matka Boża? Czy może teraz, gdy przybył tu następca Chrystusa i zebrał się tak potężny tłum ludzi? zapytał Chnilica. Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Oba przeżycia zapierają dech w piersiach są nie do opisania odpowiedziała z uśmiechem zakonnica. A słyszała siostra o prześladowaniach kościoła w krajach komunistycznych zapytał jeszcze. W klasztorze karmelitańskim Niewiele się o tym mówi, padła odpowiedź. Chniwica wykorzystał więc kilka minut, jakie pozostały do rozpoczęcia Mszy Świętej, by opowiedzieć o tym, czego doświadcza Kościół w krajach komunistycznych. Tu dokonuje się to, co siostrze powiedziała Matka Boża, dodał i przekazał siostrze Łucji raport o stanie Kościoła w krajach komunistycznych, który przygotował dla Pawła VI. Tego dnia miało paść również pytanie. Co jest najważniejszym elementem objawień fatimskich? Jak podkreśliła siostra Łucja, najistotniejsze przesłanie zostało wyrażone już podczas pierwszego objawienia, gdy Matka Boża zwróciła się do nas z pytaniem, czy jesteśmy gotowi przyjąć wszystkie krzyże i cierpienia, które Pan Bóg nam ześle i ofiarować je za nawrócenie i zbawienie grzeszników. Bóg nas potrzebuje jako współpracowników swojego wielkiego dzieła odkupienia i ratunku dusz. Podsumował tę rozmowę biskup Chnielica. Wątek komunizmu w bardzo zawoalowany sposób pojawił się w homilii Ojca Świętego. Paweł VI wspomniał: Te państwa, w których wolność religijna jest praktycznie prześladowana. I w których negowanie Boga jest promowane niemal tak, jakby miało stanowić prawdę nowych czasów i uwolnienie ludów, podczas gdy tak nie jest, modlimy się za te państwa, modlimy się za wierzących braci z tych państw, aby głęboko siła Boga wsparła ich i by została im udzielona prawdziwa i ludzka wolność. Wcześniej jednak głównym wątkiem kazania była sytuacja wewnątrz kościoła, Nadzieje i zagrożenia związane z Soborem Watykańskim II. Gdy nadszedł czas udzielania Komunii Świętej, Paweł VI poprosił, by siostra Lucja przyjęła ją z jego rąk. Karmelitanka była tak zaskoczona, że na moment się zawahała. Wtedy pod rękę wziął ją Chnilica i zaprowadził do papieża. Gdy na koniec Mszy Świętej papież poprosił zakonnicę, by podeszła ponownie, znowu towarzyszył jej słowacki biskup. To właśnie wtedy, choć prywatna rozmowa okazała się niemożliwa, Łucja przekazała papieżowi pergamin, na którym zapisała gorącą prośbę do niego. Ojcze Święty. Przesłanie Matki Bożej jest przesłaniem pokoju, miłosierdzia i prośby. W maju 1917 roku Matka Boża powiedziała: odmawiajcie codziennie różaniec, abyście wyprosili pokój dla świata i koniec wojny. To dlatego ośmielam się prosić Waszą świątobliwość, by zechciał wzmóc modlitwę różańcową, jeśli to możliwe, by nakazał, aby w niedzielę i święta we wszystkich kościołach oraz publicznych i półpublicznych kaplicach, gdzie nie odprawia się porannej mszy świętej, odmawiano różaniec przed wystawionym najświętszym sakramentem, zakończony błogosławieństwem w duchu zadośćuczynienia, adoracji i błagania. Upraszam apostolskiego błogosławieństwa. Maria Ucja od niepokalanego serca zapisała. Po zakończonej mszy świętej, biskup Knilica towarzyszył jeszcze siostrze Ucji w czasie jej modlitwy u grobu Jacynty i Franciszka. A wieczorem odwiedził klasztor, w którym się zatrzymała, by tam jeszcze raz zachęcić jego mieszkanki do modlitwy za Kościół w krajach komunistycznych. Identyczne wezwanie skierował w czasie sprawowanej następnego dnia rano w klasztorze publicznej mszy świętej. Największym problemem misyjnym XX wieku, zaznaczał w kazaniu, jest komunizm i praca misyjna w krajach komunistycznych. To zupełnie inne zadanie niż w przypadku nawracania Pogan i innowierców. W Fatimie Matka Boża wskazała, że nawrócenie Rosji musi się dokonać przede wszystkim poprzez modlitwę, pokutę i ofiarę z siebie. Postępując zgodnie z tą instrukcją i uzbrojeni w dary Ducha Świętego, odnosimy zwycięstwo. Uczestnictwo w Mszy Świętej w Fatimie, a przede wszystkim fakt, że telewizje wszystkich krajów i fotografowie uwiecznili biskupa Chnielicę prowadzącego siostrę Łucję do papieża, sprawiły, że natychmiast posypały się zaproszenia do głoszenia fatimskich rekolekcji i kazań. Słowackiego hierarchę zapraszały zarówno grupy świeckich Legion Maryi, Błękitna Armia czy Ruch Fatimski, jak i niemieccy, włoscy i austriaccy biskupi. Jednym z nich był późniejszy kardynał a wówczas ordynariusz minister biskup Józef Hofne, który chciałby Chnilica przygotował jego diecezję do zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Uroczystości obejmowały także mszę świętą pontyfikalną, w której uczestniczyło kilkudziesięciu księży. Chnilica, który nigdy nie sprawował tak uroczystej liturgii, poprosił ceremoniarza, by ten pouczał go przez całą mszę, co ma robić, a ten tak skwapliwie wypełniał wą prośbę że podpowiadał Biskupowi nawet słowa przeistoczenia. Kazanie było tego dnia proste. Chnica mówił o aktualności przesłania Fatimskiego, o nadziei, jaką daje ono ludzkości, a wszystko to przekazywał z serca nieskomplikowanymi słowami, odwołując się do własnego doświadczenia. Wierni nagrodzili kazanie gromkimi owacjami, a biskup Hofne, po mszy z zachwytem gratulował mu homilii. Miał tylko jedno zastrzeżenie. Na przyszłość pastora utrzyma się w lewej ręce, a prawą się błogosławi. Nieodwrotnie. Słowacki biskup roześmiał się. Nie mam wiele okazji, by sprawować takie uroczyste liturgie, ale to sobie zapamiętam, powiedział. Rok 1967 był w życiu biskupa Pawła istotny jednak nie tylko dlatego że duchowny spotkał się z siostrą Łucją i zaczął swoją działalność związaną z objawieniami w Fatimie ale również z powodu spotkania z matką. Czechosłowacja poluzowała wówczas nieco ograniczenia i zaczęła przyznawać paszporty i prawo do wyjazdu za granicę. To właśnie dlatego 12 września Katarzyna Chmielicowa mama Pawła Przyjechała autobusem z Bratysławy do Wiednia. Paweł czekał na nią na dworcu autobusowym. Miało to być pierwsze spotkanie z matką po 16 latach rozłąki. Mamo, po tych wszystkich latach rozłąki, gdy straciliśmy już nadzieję, znowu się spotykamy, powiedział na powitanie biskup. Pawełku, ja nigdy nie straciłam nadziei i nigdy nie wątpiłam, że się spotkamy. Od twego dzieciństwa modliłam się do Boga, by dał mi syna kapłana. I mimo wszystkich przeszkód, on wysłuchał mojej modlitwy. W ostatnich latach zaś modliłam się o to, abyśmy się spotkali. I wiedziałam, że on nie wysłucha, odpowiedziała matka. To świadectwo niezachwianej wiary prostej słowackiej kobiety zawstydziło jej syna biskupa kościoła katolickiego. W Wiedniu Chnilica zabrał matkę do kaplicy Najświętszej Maryi Panny, wzniesionej na pamiątkę Wiktorii Wiedeńskiej Jana III Sobieskiego. Tam oboje modlili się, by papież, jak niegdyś król Polski, zatrzymał islam, zdołał zatrzymać komunizm. Po czym polecieli do Rzymu i Fatimy, by tam dziękować Matce Bożej za cud spotkania. A potem Powiedział jeszcze w samolocie lecącym do Rzymu Chnielica do matki, zabiorę cię, jak to obiecałem jeszcze w dzieciństwie, do Ziemi Świętej. Owocem uczestnictwa w pielgrzymce do Fatimy i spotkania z siostrą Łucją było w życiu biskupa Chnielicy dzieło, któremu poświęcił kolejnych 30 lat życia, czyli pro fratribus, w późniejszym okresie stowarzyszenie prodeo Deo et fratribus. Homilia Pawła VI, który w fatimskich objawieniach widział drogę dla Kościoła, zainspirowała słowackiego hierarchę do założenia stowarzyszenia misyjnego, którego celem byłaby walka z najważniejszym zagrożeniem XX wieku czyli komunistycznym ateizmem. Wezwanie do tej walki Jezuita wyczytał nie tylko z papieskiej homilii wygłoszonej w Fatimie, ale także z encykliki Ecclesiam Suam. To właśnie tam Paweł VI. Uznał komunistyczny ateizm za najważniejsze wyzwanie stojące przed Kościołem. Jest to z pewnością najgroźniejsze zjawisko naszych czasów. Jest dla nas rzeczą pewną, że poglądy, na których opiera się zaprzeczenie Boga, są w istocie zupełnie fałszywe, niezgodne z tym, czego domaga się myśl ludzka, jako czegoś ostatecznego i koniecznego. Że pozbawiają racjonalny porządek świata prawdziwej i dynamicznej podbudowy, że wprowadzają w życie ludzkie nie poglądy umożliwiające rozwiązanie problemów, lecz jałowy dogmatyzm, który to życie poniża i unieszczęśliwia, a zarazem niszczy doszczętnie podstawy wszelkiego porządku społecznego, który by się na nim opierał. Nie jest więc przyczyną wyzwolenia. Lecz daje początek najtragiczniejszemu upadkowi, zmierzającemu do zagaszenia światła Boga żywego. Dlatego wszelkimi siłami przeciwstawiamy się wdzierającemu się złotego zaprzeczenia, kierując się najżarliwszym pragnieniem obrony prawdy, pobudzeni najświętszym obowiązkiem sumienia, który skłania nas do jak najwierniejszego wyznawania Chrystusa i Jego Ewangelii. Przynaglani gorąco, i nigdy nie mającą ustać miłością, z jaką powinniśmy się troszczyć o losy ludzkiej wspólnoty. Będziemy to czynić, mając niezłomną nadzieję, że współcześni ludzie, pod wpływem programu, jaki przedkłada religia katolicka, poczują się skłonni do tego, by tworzyć cywilizację nieprzemijającą, lecz zmierzają nieustannie do przyrodzonej i nadprzyrodzonej doskonałości ducha ludzkiego. Uzdolnionego przez dar łaski Bożej do spokojnego i uczciwego posiadania dóbr doczesnych oraz ufnie nastawionego na osiągnięcie dóbr wiekuistych. Te racje zmuszają nas, jak zmuszały naszych poprzedników i wszystkich, którzy doceniają wartość i znaczenie religii, do odrzucenia systemów ideologicznych zaprzeczających Boga i prześladujących Kościół te poglądy często łączą się z ustrojami ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi, co występuje szczególnie wyraźnie w ateistycznym komunizmie. Można powiedzieć, że nie tyle my te systemy potępiamy, ile raczej, że one same i ci rządzący państwami, którzy je przyjmują za swoje, przeciwstawiają się wprost naszej nauce i prześladują nas, stosując przemoc. W rzeczywistości to nasze ubolewanie należy traktować raczej jako skargę udręczonych ludzi niż jako wyrok sędziowski. Pisał Paweł VI. Rok po opublikowaniu tej encykliki papież zaapelował do jezuitów, by ci włączyli się w walkę z komunizmem. Inicjatywa De Fratribus miała być także odpowiedzią biskupa chnilicy na ten apel. Sama nazwa nawiązywała do fragmentu z pierwszego listu św. Jana. Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. A celem organizacji była działalność misyjna i ewangelizacyjna na terenach państw komunistycznych. Chcemy się skupić na tym najtrudniejszym zadaniu misyjnym. Zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj nie jest możliwe wysłanie misjonarzy w tradycyjnym tego słowa znaczeniu do Rosji i innych krajów komunistycznych, wyjaśniał biskup Knilica i dodawał, że w takim razie trzeba się zacząć wytrwale modlić, pościć i umartwiać w intencji możliwości działania misjonarzy w tych krajach, a także tego, by Bóg znalazł ludzi, którzy będą chcieli i mogli poświęcić się temu zadaniu. Drugim, nie mniej istotnym zadaniem. Miało być przybliżanie chrześcijanom w krajach zachodnich sytuacji prześladowanego kościoła. Od samego początku współpracował z nim ojcem Sebastian Labo, jezuita, który podróżował głównie po Niemczech i tam nie tylko propagował ruch, ale i opowiadał o sytuacji katolików w krajach komunistycznych. A miało o czym mówić, bo sam uciekł z Czechosłowacji, by móc zostać kapłanem. Innym ważnym współpracownikiem Knilicy został Polak. Hrabia Witold Laskowski, który był radykalnym antykomunistą i stał się politycznym aniołem stróżem słowackiego hierarchy. To on wskazał biskupowi, na kogo trzeba uważać, pokazywał, jak działają komunistyczne służby i koordynował ogromną część prac wokół dynamicznie rozwijającego się ruchu. Przez Witolda Laskowskiego dotarło także do biskupa Chnilicy proroctwo księdza Dolindoru-Ruotolo. Dotyczące polskiego papieża. W roku 1965 hrabia napisał do ojca Pio z prośbą o modlitwę za umęczoną komunizmem ojczyznę i pomoc w osobistym kryzysie. Ten jednak odesłał go do księdza Dolindo, podkreślając, że Napol jest bliżej Rzymu, a ten kapłan może w tej sprawie pomóc równie dobrze jak on sam. Raskowski Zamierzał wybrać się do księdza Dolindo, ale ostatecznie do ich spotkania nie doszło. Neapolitański kapłan wysłał jednak do polskiego hrabiego i dyplomaty obrazek i z zapisanymi słowami Matki Bożej. Maryja do duszy, świat chyli się ku upadkowi, ale Polska dzięki nabożeństwom do mego niepokalanego serca uwolni świat od... Straszliwej tyranii komunizmu. Tak jak za czasów Sobieskiego, z dwudziestoma tysiącami rycerzy, wybawiła Europę od tyranii tureckiej. Powstanie z niej nowy Jan, który poza jej granicami, heroicznym wysiłkiem, zerwie kajdany nałożone przez tyranię komunizmu. Pamiętaj o tym. Błogosławie Polskę. Błogosławię Ciebie. Błogosławcie mnie. Ubogi ksiądz Dolindo Ruotollo napisał mistyk. Gdy hrabia otrzymał ów liścik, ani Laskowski, ani Chmielica nie mieli świadomości, że to jest proroctwo. Imaginette umieszczone w archiwum biskupa zostało zapomniane i dopiero po śmierci księdza Dolindo i rozpoczęciu przygotowań do jego procesu beatyfikacyjnego, Kopia listu została odnaleziona w notatkach neapolitańskiego mistyka. To wtedy zaczęto szukać hrabiego, a gdy znaleziono go u boku chnilicy, zadano pytanie o list. Sprawa była na tyle mało istotna i dla słowackiego biskupa, i dla jego polskiego sekretarza, że nie mieli oni pojęcia, gdzie może się on znajdować. I dopiero po dłuższej kwerendzie udało się go znaleźć w archiwum chnilicy. Jakiś czas później papież z Polski przyjął imię Jan Paweł II. A biskup Chnilica, zachwycony tym wyborem, bardzo szybko wystarał się o audiencję u nowego papieża i przedstawił mu notatkę. Strzeżcie tego listu, bo on będzie kiedyś świadczył o Jego świętości, miał powiedzieć Jan Paweł II, przeczytawszy ów dokument. Zmiana na tronie piotrowym miała dla chmielicy ogromne znaczenie. Po latach polityki wschodniej, polegającej na ustępstwach, dogadywaniu się, ignorowaniu prześladowań chrześcijan za żelazną kurtyną, nadszedł czas odmiennej, zdecydowanie antykomunistycznej, twardszej polityki. Kogoś, kto doskonale rozumiał zarówno naturę komunizmu, jak i jego zagrożenie. Bliska słowackiemu biskupowi była także maryjność papieża z Polski. Zanim jednak do tej zmiany doszło, Chnilica przez wiele lat znajdował się na marginesie watykańskiej polityki zagranicznej. Traktowany jako przeszkoda w układaniu poprawnych stosunków z państwami komunistycznymi. W tamtym czasie, niezależnie od przyczyn, stolica apostolska kierowała się realizmem. I uznawała, że istnienie komunizmu i państw komunistycznych jest na stałe wpisane w rzeczywistość Europy i świata, a to oznacza, że trzeba się z owymi państwami dogadywać. Czy polityka ta przyniosła pozytywne rezultaty? Realne porozumienie i niewielkie polepszenie sytuacji Kościoła udało się uzyskać tylko w komunistycznej, ale jednak nie sowieckiej Jugosławii. Nowa polityka wschodnia wzmocniła jednak prestiż stolicy apostolskiej na płaszczyźnie międzynarodowej, pozwoliła jej występować jako rzecznik dialogu między dwoma wrogimi obozami i wreszcie wzmocniła pozycję Kościoła w krajach Trzeciego Świata, gdzie przestał być on postrzegany wyłącznie jako zwolennik amerykańskiego imperializmu. Ale ceną za to było poczucie katolików w wielu krajach obozu komunistycznego że pozostawiano ich samym sobie. Pragmatyczne podejście stolicy apostolskiej do komunizmu było czymś, z czym biskup Chnilica nie potrafił się pogodzić. On sam spoglądał na komunizm jako na fenomen duchowy, a nie tylko polityczny i z tej perspektywy oceniał go z całą surowością, tak jak z całą surowością oceniał próby dogadania się Watykanu z państwami sowieckimi. Chrystus nie szukał kompromisu przed Piłatem i na Krzyżu, ale wypełnił wolę ojca. Święci Piotr i Paweł i tysiące pierwszych chrześcijan nie poszło negocjować ze swoimi prześladowcami. Wielu z nich można było uratować, wrzucając do ognia garść tymianku jako ofiarę dla pogańskich Bożków, ale nie. Woleli wybrać śmierć. Biada Kościołowi jeśli nie jest prześladowany w reżimie który sprzeciwia się Bogu. Mówił biskup Chnielica w wykładzie do swoich współbraci jezuitów na początku lat 70., jak kościół, który jest przedstawicielem Boga, może żyć w przyjaźni, żyć w pokoju i bez konfliktu z rządem, który jest najbardziej upartym wrogiem Boga. Mogłoby to się zdarzyć tylko wtedy, gdyby kościół zdradził swoją własną misję. Podkreślał i przypominał słowa Piusa XII: Jeśli Kościół milczy, grzeszy. Komunizm to kłamstwo, to ojciec kłamstwa, to wilk w baraniej skórze. Kto inny, jeśli nie Kościół, ma go zdemaskować, aby ostrzec nie tylko swoją ojczyznę dzieci, to znaczy chrześcijan, ale wszystkich ludzi przed tym największym złem? Nie ma i nie może być także zgody Kościoła na ograniczanie możliwości działania kościoła Kościół może zaakceptować pewną legalność, ale jednocześnie ma prawo, a nawet obowiązek nielegalnej pracy. Prawdą jest, że należy tu wyjaśnić słowo nielegalne. Ta działalność kościoła jest nielegalna tylko ze strony komunistów. Kiedy rozpatruje się sprawy z ogólnego punktu widzenia, prawie wszystkie komunistyczne prawa i środki przeciw kościołowi katolickiemu są a priori pogwałceniem praw moralnych. A co za tym idzie, sprzeciwienie się im jest naszym obowiązkiem. Zachowanie tych praw oznaczałoby zdradę misji Kościoła, bowiem te prawa są antyludzkie i antyboskie, są zasadniczo nienaturalne, szkodliwe, mówił bisku. Ostro, a nawet bardzo ostro, oceniał także Chnielica fakt, że w swojej polityce Watykan kieruje się bardziej dyplomacją niż teologią. A przecież Kościół potrzebuje pasterzy, a nie dyplomatów. Niestety jego zdaniem czas pontyfikatu Pawła VI to okres, w którym w polityce zagranicznej położono nacisk na wątpliwej jakości sukcesy, a nie na dobro duchowe chrześcijan w krajach za żelazną kurtyną. Komunizm był traktowany jako jeden z elementów świata, z którym trzeba się jakoś dogadywać, tak jak Kościół dogadywał się z liberalną demokracją czy z reżimami totalitarnymi. Tego rodzaju spojrzenie jednak, i to jest kluczowy zarzut Chnilicy, zupełnie pomija duchowe źródła komunizmu, a także duchowe cele Kościoła, który musi jasno wskazywać na prawdę i dobro i nazywać duchowe zło. Inaczej staje się solą, która traci smak. Lata 70 były najtrudniejszym czasem w życiu biskupa Chnilicy. Sekretariat Stanu naciskał na to, by opuścił on Watykan. Zakazano mu spotkań z papieżem. On sam czuł się opuszczony i niepotrzebny. Nadziei w tym czasie dodawały mu nieliczne i przypadkowe spotkania z ojcem świętym Pawłem VI, ale i do nich dochodziło ukradkiem. Bo gdy kiedyś Chnilica przybył wraz ze słowackimi emigrantami ze Stanów Zjednoczonych na spotkanie z papieżem, urzędnik sekretariatu stanu wyrzucił go z sali. Nie wiesz, że przez ciebie mamy same kłopoty? Powiedział. Innym razem. Gdy zobaczył chnilicę bliski współpracownik Pawła VI, to on zaprosił go do apartamentów. Tamta rozmowa, choć nic nie zmieniła, przywróciła nadzieję słowackiemu biskupowi. Paweł VI miał go wówczas objąć i zapytać, co powinien robić. – Zrobiłem wszystko, o co nas poprosili i jest coraz gorzej – mówił papież o polityce wschodniej. A na koniec powiedział – przyjdź, odwiedź mnie ponownie. Albo przynajmniej napisz mi o sytuacji. Tę prośbę łatwiej było wypowiedzieć niż zrealizować. Sekretariat stanu czuwał bowiem nad tym, by Chnilica kontaktu z papieżem nie miał. Otwarcie powiedział to słowacki hierarcha papieżowi w czasie innego spotkania, gdy ten zapytał biskupa, dlaczego go nie odwiedza. Gdzie jesteś? Powiedzieli mi, że opuściłeś Rzym. Dlaczego nie przychodzisz? Pytał papież chnilicę. Ten z lekkim uśmiechem odpowiedział, a jak miałbym to zrobić? nie jestem ptakiem, żebym przyleciał przez okno. Papież miał wówczas zasugerować, by biskup wysłał mu wiadomości poza sekretariatem stanu. Te miłe słowa, choć podnosiły na duchu, w niczym nie zmieniały sytuacji. Chnielica był odsunięty, a przesłanie Matki Bożej Fatimskiej dotyczące komunizmu i Rosji, choć coraz lepiej znane, pozostawało na marginesie myślenia kościelnego. Jeśli coś w tym trudnym czasie przynosiło chnielicy radość i wytchnienie, były to podróże do diaspory słowackiej w różnych krajach świata i kontakty z Matką Teresą z Kalkuty i jej zgromadzeniem. Albańską świętą biskup poznał w 1964 roku po kongresie eucharystycznym w Bombaju. Pojechał do jej ośrodka i tam naocznie przekonał się, na czym polega chrześcijańska miłość. W jednym z ośrodków, gdy matka Teresa pokazywała mu, jak opiekować się umierającymi na matach trędowatymi, przeszła obok nich pielęgniarka z butelką wody. Zakonnica zabrała ją kobiecie i powiedziała do biskupa – Ojcze biskupie, tu jest ciężko chora staruszka, ochrzcij ją. – A nauczyłaś jej podstaw wiary katolickiej? – zapytał chnilica. – Powiedziałam jej, że Bóg ją kocha – brzmiała odpowiedź. Biskup, zaskoczony tą prostą odpowiedzią, doszedł do wniosku, że ta kobieta, tak ciężko doświadczona przez los, została przysłana przez Boga do sióstr, by tam doświadczyć przytulenia Bożej Miłości, spotkania z Bogiem Żywym. I tak się stało. Niepotrzebna jej była głęboka teologiczna wiedza, bo ona doświadczyła, czym jest Boża Miłość. Ochrzcił ją więc. Zachwycony posługą matki Teresy Chnilica, zaczął namawiać ją, by przybyła do Rzymu i tam założyła ośrodek dla rzymskiej biedoty. Odpowiedź zakonnicy była oczywista: może to zrobić, ale musi mieć pewność, że w Rzymie są biedni, musi ją zaprosić miejscowy biskup. Od tego momentu Chnilica zaczął się starać o to, by wikariusz Rzymu zaprosił siostry do posługi w wiecznym mieście. Ostatecznie Stało się to dopiero w roku 1968, a matka Teresa później wielokrotnie powtarzała, że nie dotarłaby do Rzymu i nie powstałby tam jej klasztor, gdyby nie zaangażowanie słowackiego biskupa. Chnilica często był gościem w niewielkim, ubogim klasztorze sióstr i traktował go jak swój drugi dom. Wiele razy podróżował też z matką Teresą, i do pewnego momentu Stał się jej nieformalnym, medialnym kontaktem. To do niego często zgłaszali się dziennikarze czy kapłani, którzy chcieli zapoznać się z pracą matki Teresy. On też często prowadził do niej swoich gości. Z tego okresu i z tej formy zaangażowania pochodzi zresztą jeden z najciekawszych portretów biskupa Nilicy, pióra włoskiego dziennikarza Renzo Allegri'ego. W 1975 roku pojechałem do Rzymu, aby przeprowadzić wywiad z biskupem Pawłem Chnilicą, który cudem uciekł przed prześladowaniami komunistycznymi w swoim kraju. To była wyjątkowa osoba, choć zmuszony był żyć na wygnaniu, kontynuował swoją misję apostolską w krajach Europy Wschodniej metodami tajnymi. Ubierał się jak zwykły ksiądz i prawie nigdy nie nosił insygniów biskupich. Jego dom był zawsze pełen potrzebujących ludzi, uchodźców z kraju za żelaznej kurtyny lub włóczęgów. Spotykał się z nimi na ulicy, gdyże brali o jedzenie, i zamiast dawać im drobinki, biskup zatrzymywał się, by z nimi porozmawiać, pytając o sytuację i ich rodziny. Często przyprowadzał ich potem do domu, aby dać im pieniądze, przenocować czy pomóc im w szukaniu pracy. Już w tym krótkim opisie widać, z czego wynikała przyjaźń Chnilicy i matki Teresy. Oboje byli zainteresowani biednymi poszukującymi, oboje wiedzieli, czym jest autentyczna samotność, i wreszcie oboje byli Słowianami. Gdy się spotykali, rozmawiali w swoich ojczystych językach: on po słowacku, ona po chorwacku. I dopiero gdy nie byli w stanie się zrozumieć, prosili o pomoc tłumacza. Ta ich relacja i wzajemne wsparcie były ważne dla nich obojga. A biskupowi chnilicy, także gdy było mu naprawdę ciężko, przywracały nadzieję, tak jak przywracały mu ją dziesiątki, jeśli nie setki spotkań z rodakami, z wiernymi, którym po niemiecku i włosku tłumaczył. Nie tylko sytuację chrześcijan w krajach komunistycznych, ale też moc i znaczenie fatimskich objawień. Miał jednak, o czym była już mowa, poczucie osamotnienia i niezrozumienia. Aż wreszcie w 1977 roku zmieniło się wszystko, a on otrzymał ogromne możliwości działania. Więcej w książce Tomasza Terlikowskiego. Biskup do zadań specjalnych. Biografia biskupa Pawła Chnilicy. Wydawnictwo Esprit.